Siema, dzisiaj sobie omówimy patch nowy, który wchodzi. Moim zdaniem, to jest tylko moje zdanie, ale jest to najważniejszy patch tej ligi. W tym patchu jest rzecz, na którą wszyscy czekali tak naprawdę od początku ligi. Patch ma 3 giga, 3,2 giga, pobiera mi się aktualnie, serwery są off. Jest to patch o numerku 391. Więc co tu mamy na początku? Na początku mamy, że włączyli migrację z SSF-a i prywatnych lig. No tutaj jakieś bugi, crashe ponaprawiane. Że jakieś mikrotransakcje nie działały na nowych skillach. Ale tutaj jest najważniejsze, Metamorph League. Metamorfy, części metamorfów, które zrobimy na mapie z mobów. Będą zbierały się automatycznie. Jest to prawdopodobnie rzecz, na którą każdy, kto gra na tej lidze, czekał. I jest to moim zdaniem najważniejsza rzecz, jaka była potrzebna na tej lidze. W sumie zdziwiło mnie to, że tak długo to robili. Ale no jest to ogólnie duży patch. Okej, okay, i tutaj every map boss can now be chosen. Okej. No tutaj coś tam, jakiś special character from Tain Names. Czyli coś tam w jego nazwie. Można teraz szukać mapek w Starsztabie, jeśli chodzi o regiony. Wcześniej nie można było wpisywać. Teraz będziemy mogli wpisywać w Starsztabie regiony. Wpiszemy dany region i pokaże nam mapy z danego regionu. Tak więc nie będziemy musieli przeklikiwać, zapamiętywać, zapisywać sobie mapki, jakie są w danym regionie. Przepiszemy po prostu sobie nazwę regionu i będziemy to mieć. Dodali jakiś tekst do Watchstone'ów. Okej. Okay. Teraz cytadele. Ogólnie to działa tak, że cytadele są ukrywane, jeśli mamy zaatakowany teren przez bossa. Z tego co rozumiem tutaj, teraz będzie tak. Tak samo chyba. Albo tak, że jeżeli boss nam, będziemy mieli już walkę z bossem, wtedy Watchstone dopiero będzie ukryty. Tak mi się wydaje, że tak będzie działać. Ale nie wiem do końca. This allows you to change with Watchstones and apply sextants with more freedom. No prawdopodobnie tak będzie. Jak mówię, że dopiero jak będziemy mieli walkę z bossem, to Stadela będzie ukrywana. Okej. Okay. I od teraz będziemy mogli robić cały czas tą samą mapę, żeby trafić nowe bossy, jeśli dobrze to rozumiem. After the first encounter you have 33% chance to regain the same map. Jeśli spotkamy pierwszy raz typka na mapie, bossa, tak wcześniej spotkaliśmy bossa, musieliśmy zrobić 3 mapy. Tak teraz, jeśli zrobimy mapę i na tej samej mapie będziemy mieli 33% szansy, że spotkamy tego bossa. Więc nie musimy robić kolejnych mapek, ale mamy mniejszą szansę na to, tak? Okej, okay, Zana teraz oferuje Shaper Guardian mapki. Z tego co rozumiem, chyba zawsze na mapkach tier 15+. Czyli jeśli biegamy mapki T15 z Zaną, z questą od Zany, prawdopodobnie zawsze będziemy mieli mapkę do wybrania, gdzie jest Shaper Guardian. O, tutaj mamy też ciekawe, że gdzie to było? Dobra, to są jakieś bugi, ale tutaj jeśli mieliśmy Influence Warlorda, wtedy moby się pojawiały w takim jakby banner. Jak to przetłumaczyć? No wiecie o co chodzi. Że się pojawiały z takim banerem i w środku tego baneru mobów nie dało się zabijać, bo miały immunity. Teraz będzie można to zabijać.
No i ogólnie tam jakieś fixy bugów głównie. Fixy nowych bossów. Bo z tego co wiemy, ta liga jest tak średnio dopracowana, jeśli chodzi o nowe bossy. No i to by było na tyle. Możecie dać znać, jak podobają wam się zmiany, które zostały wprowadzone w tym patchu. No i możecie zostawić lajka, suba, elo.